Cześć, nazywam się Monika Jarosińska, a to jest Bożena, Maltanka, która od niedawna mieszka na Malcie. Postanowiłam założyć vloga, w którym będę opowiadała, jak się żyje na wyspie, jaka jest Malta, jakie są plusy, jakie są minusy. Więc jeśli macie ochotę odkrywać tę wyspę razem ze mną, zapraszam do oglądania. I subskrypcji. Jeśli macie ochotę odkrywać tę wyspę razem ze mną, zapraszam do oglądania i subskrypcji. Mój mąż nie przypada za kobietami, ale one go bardzo kochają. I zawsze, gdy jesteśmy w jakimś miejscu i są koty, to zawsze kot idzie do mojego męża, a potem dopiero do mnie. O, proszę bardzo. Ale powiedz, dlaczego tu jesteśmy? Jesteśmy dlatego dzisiaj w tym miejscu, ponieważ nasz potwór Bożena ma dzisiaj serwis, czyli jest strzeżenie, obcinanie pazurków. A wcześniej byliśmy u weterynarza, ponieważ nasz potwór bardzo za nie mógł, wymiotowała, okazało się, że ma robaki. Nie ukrywam, że byłam tak strasznie zdenerwowana, że nie byłam w stanie poskładać myśli. Tak, myśmy się już bardzo zakolegowali z... Nie wiem, czy on rozumie po polsku, bo na pewno rozumie maltański. Hej, dzisiaj się nie najlepiej czuję. To wszystko przez moją piranię, potwora, monstera, ponieważ... Tak się przyjęłam tym, że była chora, wymiotowała. Byliśmy u lekarza, byliśmy u fryzjera. Dzięki Bogu nasz potwór czuje się już szczęśliwie, natomiast ja padłam. Bożenka miała ostatnio takie problemy żołądkowe, dosyć poważne. Byliśmy u lekarza, dostała zastrzyki. I pan doktor powiedział, że raz dziennie przez 5 dni muszę podawać jej probiotyk. Chodź, daj pysie. Daj pysie. Ja wiem, że tego nie lubisz. Nie denerwuj się, to nie boli. Daj. No daj pysiaczka. No musimy wziąć probiotyk. No. Ja nie jestem lekarzem. Nie umiem takich rzeczy robić. Masakra. No. Tak było źle. Zobacz, wszystko jest super. Hej, udaliśmy raz na zakupy do sklepu, który nazywa się Value. Nie należy on do najtańszych, ale to są bardzo dobre, fajne produkty. Nie ukrywam, że zajadamy się różnymi rodzajami pastami, dipami serów, tuńczyka. Podejrzewam, że ostatnio trochę przytyłam, bo to jest tak dobre jedzenie, że nie mogę się oprzeć. Czyli jak? To są moje ulubione pomidory. Pelati. Może nie wyglądają najlepiej, ale są bardzo smaczne. Robert! Weź spokój z tym piwem. Chcesz mieć taki brzuch, jak w ciąży? Chodź, zobacz. Kto idzie? Kto idzie? Kto idzie, Bożena? Ktoś jest bardzo zadowolony. Niniusiu! I teraz co? A gdzie jest Bożena? Pokaż. Gdzie jest Robzik? Pokaż, gdzie jest Robzik? Tu jest dropsik. Moment.